rozdział Drugiej Księgi Królewskiej, kapitel 5, 5 rozdział. Druga Księga Królewska, 5 rozdział. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści: gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc odpowiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, odniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz gdy słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego. A gdy jego ciało stało się znowu czyste, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma w całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Lecz on odpowiedział: jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Naaman więc rzekł: jeżeli nie, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla twojego sługi, mianowicie, gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimona, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddawać pokłon świątyni Rimona. Gdy więc ja oddaję pokłon świątyni Rimona, niech Pan będzie pobłażliwy dla twojego sługi w tej jednej sprawie. Wtedy rzekł do niego Elizeusz: idź w pokoju. A gdy odszedł od niego kawał drogi, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie: oto mój Pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. I puścił się Gehazi za Naamanem. A gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł: czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on rzekł: w uczciwych. Pan mój wysłał mnie z taką wieścią. W tej chwili właśnie przyszli do mnie 2 młodzieńcy z uczniów prorockich z gór efraimskich. Dajże dla nich talent srebra i 2 szaty na zmianę. Naaman rzekł: ależ owszem, zechciej przyjąć 2 talenty. I nalegał nań i zawiązał 2 talenty srebra w 2 worki oraz 2 szaty na zmianę i dał to swoim sługom, którzy nieśli to przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył w domu mężów, tych zaś odprawił i oni odeszli. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem. I zapytał go Elizeusz: skąd wracasz, Gehazi? A on na to: twój sługa nigdzie nie wychodził. I rzekł na niego: nieprawda. Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwniki i winnice i trzody owiec i bydło i niewolników i niewolnice? Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. Wir befinden uns hier im Alten Testament. W tym miejscu tutaj, które przeczytaliśmy, znajdujemy się w Starym Testamencie. Ich sage immer für mich gerne, das ist das Bilderbuch der Bibel. I dla mnie to jest takie miłe, że to jest taka jakby księga obrazowa Biblii. Und was du hier findest ist das Volk Gottes. I to, co tutaj możemy znaleźć, to jest lud Boży. Und zwar verteilt in ein Nord- und in ein Südreich. I to jest lud podzielony na Królestwo Północne i Południowe. Und hier waren jetzt Leute, ganz besonders hervorragende Leute in diesem Nordreich. I tutaj mamy ludzi bardzo szlachetnych czy znamienitych w tym północnym królestwie. Und dieses Nordreich wird dadurch charakterisiert, dass sie ganz schnell abgefallen sind von dem Gott Israel. I ten lud północny charakteryzuje się tym, że bardzo szybko odpadli odeszli od Boga izraelskiego. Und da war ein König und der hat sich gesagt, okay, die Leute jetzt alle nach Jerusalem gehen und wieder dann alle nach dem Südreich kommen. I w tym królestwie panował, w tym północnym królestwie panował król, który powiedział sobie: wszyscy ludzie chodzą do Jerozolimy i do tego, czy jakby do stolicy tego południowego królestwa. Bauen wir hier oben im Nordreich auch so einen kleinen Tempel. A więc zbudujmy tutaj w naszym, tym północnym królestwie też taką małą świątynię. Und zwar in Betel und in Aj, damit die Leute nicht so weit laufen müssen. I zbudujemy ją w Betel i w Aj, by ludzie z naszego królestwa nie musieli tak daleko chodzić. Und das wurde zur Sünde des Volkes Israel eigentlich durch die ganzen Jahrhunderte hindurch. I to było grzechem całego ludu przez setki lat. Und wenn der Jeroboam schon böse war, es wurde die Sünde Jeroboams genannt. I jest to nazwane grzechem Jeroboama. Dann waren die Könige nach ihm noch schlimmer. I on to właśnie tą świątynię zbudował i królowie po nim, którzy byli jeszcze bardziej byli upadli w swoich grzechach. I w tym czasie, gdzie jest tak wiele biedy w ludzie Bożym, schenkt Gott so ganz beeindruckende Persönlichkeiten wie Elia und Elisa. To Bóg daruje takie szczególne postacie jak Eliasz czy Elizeusz. Elisa ist, denke ich, mit Mose eine der ganz großen Personen des Alten Testaments. Według mnie Elizeusz jest razem z Mojżeszem jednym z największych postaci w Starym Testamencie. Und das Ende von Elisa ist eigentlich von Elia ist beeindruckend. Eliasz. Elia oder Elia? Elia ist eigentlich mit Mose. Eliasz, nie Elizeusz, tylko Eliasz z Mojżeszem są właśnie tymi jednymi z najbardziej wielkich postaci w Starym Testamencie. I można tak powiedzieć, że ten koniec Eliasza, czyli to jego powzięcie do nieba, jest czymś cudownym. Ale Eliasz w czasie swojego życia musiał powołać jeszcze swojego następcę, ponieważ zapomniał o jednej rzeczy. Że jest jeszcze 7000 w Izraelu, którzy nie ugięli swojego kolana przed Balem. I to jest jedyny właśnie grzech męża Bożego, który jest wymieniony w Nowym Testamencie. I zechciejmy nauczyć się kilku takich lekcji od tych osób, które tu przeczytaliśmy, które są wymienione. I przyjmijmy te lekcje także dla nas. Jeśli Bóg nam mówi, że mam jeszcze 7000 w Izraelu, którzy nie ugięli swojego kolana, to krótko po tych słowach, jak Bóg to właśnie powiedział, to zabrał Eliasza. Ponieważ on miał jeden problem. bo on myślał, zostałem jeden jedyny. I tak można by też pomyśleć. Und dann gibt Gott ihm aber Antworten und sagt, mal, den sollst du bestellen, den Hazael, dann sollst du den Jehu bestellen und auch seinen Nachfolger Elisa. I wtedy Bóg mu mówi, masz kilka osób, mu Bóg wymienia, które on ma ustanowić w różnych miejscowościach, między innymi Elizeusza jako następcę po nim. Wenn du heute das Wort Gottes betrachtest, dann könntest du vielleicht sagen, oh, wir sind die einzigen, die noch richtig sind. I jeśli dzisiaj byśmy to przełożyli na nasze czasy, to moglibyśmy powiedzieć, o, my jesteśmy tymi jedynymi, którzy jeszcze zostali, którzy idą tą dobrą drogą. To ja chcę Ci powiedzieć, że Bóg ma jeszcze te 7 tysięcy. Wszędzie. Jeśli my tak pomyślimy, jak często używamy słowa zgromadzenie, to często my nie rozumiemy tego, że pod tym pojęciem zgromadzenie Bóg ma na myśli innych niż my. Też innych niż my. Często jak podróżuję po Niemczech, to w różnych miejscowościach pytają mnie, ile jest was wierzących w zgromadzeniu w Berlinie? I ja mówię, nie wiem dokładnie, może 6, może 7 tysięcy? Ale nie wierzą w to. I oni im też, może tak, nie chodzi im o to, oni chcieliby się dowiedzieć, ile osób my się zgromadzamy w tym naszym miejscowym świadectwie. I właśnie zgromadzamy się do tego Pana, o którym właśnie śpiewaliśmy. Ale ten Kościół Boży, czy to zgromadzenie Boże, zawiera w sobie wszystkich wierzących. Und ich sage immer, das hat der Elia offensichtlich nicht mehr mitgenommen im Herzen. I ja to właśnie często powtarzam, że Eliasz jak gdyby o tym zapomniał albo nie przyjął tego do swojego serca tak właściwie. Ja sam zostałem w Izraelu. I oni chcą zabrać również i moje życie. Die Versammlung Gottes in vielen Teilen dieser Erde leidet. Zgromadzenie Boże na całym świecie bardzo cierpi, przechodzi różne cierpienia czy doświadczenia i o tym też się modliliśmy dzisiaj i wczoraj. W Iraku na przykład cierpią wierzący, mimo tego, że tam nie zgromadzają się tak jak my tutaj na łamanie chleba. Ale Pan widzi swój lud. I my też powinniśmy. W Syrii tak samo. Znamy w Syrii bardzo niewielu wierzących, ale być może jest tam kilka tysięcy wierzących, którzy są prawdziwie wierzącymi. I Pan ich widzi. Nigdy nie powinniśmy zapominać o tych obrazowych 7 tysiącach. I dlaczego Bóg takie osobistości nie posłał do tego południowego królestwa, tylko one znajdują się w tym północnym? Tam przecież była ta właściwa świątynia, służba świątynna się odbywała. Dlaczego nie tam? Offensichtlich, weil Gott solche Leute braucht, besonders für das Nordreich, mit enorm viel Rückgrat und Charakter. Najprawdopodobniej tak to wygląda, że Bóg potrzebował właśnie tych osób w tym północnym królestwie, gdzie mieszkali ludzie ze specyficznym jakby charakterem. Und das war in dem Südreich noch nicht nötig, weil noch formal der Gottesdienst dort war. A w południowym królestwie nie było to jeszcze tak bardzo konieczne, ponieważ tamta służba świątynna i kapłańska normalnie się odbywała. I jaka jest też różnica między tymi dwoma prorokami? Ja to tak sam dla siebie zawsze rozważałem. I nie mówcie tego może w czasie jakichś rozważań. Panie, czy mamy zrzucić ogień z nieba tak jak to Eliasz uczynił? Und das war ein Mann des Gerichts. To był właśnie mąż sądu. Und Elisa, außer einer Situation mit den Kindern, A Elizeusz, poza tą jedną sytuacją z dziećmi, on działa w łasce. I obie te rzeczy są u Boga. Bóg je praktykuje. A tutaj mamy wspaniałą historię opisaną i chcielibyśmy się przyjrzeć kilku osobom, które tutaj mamy. Tu jest Naaman. Syryjczyk. Zadziwiająca osoba. Super uniform. Super, można by powiedzieć, na dzisiejszy czas. Super ubrany. Tak jak to wszyscy znamy, nasi przyjaciele z Rosji, zawsze medale tutaj przypięte. Wiele bitew za sobą, wiele wygranych. Idzie przez Damaszek. Super, można powiedzieć, żołnierz. Ale to, czego nikt nie widzi, i od krótkiego czasu on też o tym wie, na skórze zaczęła mu się pewna choroba. I ta choroba jest ogólnie znana. Trzecia Mojżeszowa 13 i 14 jest opisana. Ta choroba rozprzestrzenia się coraz bardziej. I jest to choroba, która prowadzi do śmierci. Żaden człowiek tego nie widzi. Jeszcze ciągle on przez wszystkich jest uważany za świetnego generała. Nikt nie wie, jak to jest jakby pod spodem. On w swoim życiu, można powiedzieć, że szedł po trupach. To był naprawdę zaprawiony w bojach człowiek. I wśród jego żołnierzy byli tacy, którzy na jakąś potyczkę wyszli. I oni z jednych z takich potyczek uprowadzili małą dziewczynkę. Nie wiemy, co się stało z jej rodzicami. Może zostali zabici. W czasie wojen zawsze to jest tragiczne i no nieszczęśliwe. I mamy króla w Izraelu. I przejdziemy koło niego tylko tak. Główną osobą tutaj jest Elizeusz. Chcielibyśmy się nim zająć. W jaki sposób on spotyka się z Naamanem. I chcielibyśmy się też zająć tym pomocnikiem, którego on ma, Gehazi. Naaman, potężny czy wielki rycerz. I to, o czym nikt nie wie jeszcze, śmierć już nad nim jest, czy krąży. I popatrzcie na tych ludzi, którzy stali się wielkimi w tym świecie, którzy mają wielkie sukcesy. Czy znasz pierwsze rozdziały Biblii? I umarł. I umarł. I umarł. I Naaman też wie, we wszystkich moich sukcesach, które Bóg mi darował, nie będę już się długo z nich cieszył. Był pewien człowiek w Niemczech i ten człowiek wyglądał okropnie. On był członkiem zespołu rockowego. Udo Lindenberg. On był imię Udo Lindenberg. W Niemczech jest bardzo znany. I on właśnie miał swój zespół. Oni wyglądają przeraźliwie ze wszystkimi swoimi tatuażami. W zasadzie na swoim ciele nie mają miejsca, żeby z normalną skórę można zobaczyć wszystko pokryte tatuażami. łańcuchy na sobie i te przeróżne takie rzeczy. Różne dziwne fryzury. Wystraszylibyście się go, jakbyście go tak zobaczyli gdzieś. Ja oczy, no. Wystrzyli też. I najprawdopodobniej taki był jego cel właśnie, żeby ludzie się go bali. O czym nikt nie wiedział, miał raka. Był chory na raka. I on szedł po Hamburgu. I Bogu dzięki, że tam są jeszcze też chrześcijanie, którzy składają świadectwo o Chrystusie. I on zobaczył tych ludzi i pomyślał sobie, no trzeba usunąć się, czy uciec od nich. I podeszła do niego młoda dziewczyna. I powiedziała mu, tak jak ty wyglądasz, to tobie się musi okropnie powodzić w twoim życiu, w twoim życiu takim wewnętrznym, uczuciowym. Myślę, że w twoim wnętrzu ty przeżywasz ogromną biedę. I ten człowiek po tych słowach załamał się. I on się zapytał, skąd o tym wiesz? I zaczęli rozmawiać o wierze. I zaprosiła go na zgromadzenie. I nawrócił się. Przyjął krew Pana Jezusa. Nie żył długo już. I przeprowadzono z nim wywiad. Można go na YouTubie sobie obejrzeć. Und dann erzählt so ein bisschen seine Geschichte und bittet seine ganzen Kumpels vom Orchester und den Udo Lindenberg und die ganzen Huren in St. Pauli, dass sie zum Christus umkehren. Udo Lindenberg war dieser Leader von der Gruppe und die ganzen Leute, die aus dem ganzen Milieu da kamen aber er war der. Nein, er war das nicht. Nein, ein Mitglied der Band. Er war ein Mitglied der Band. Udo Lindenberg war der Chef der Band. Okay. Ja. Czyli źle to trochę zrozumiałem, to ten Udo Lindenberg jest jak gdyby liderem tego zespołu, a to był jeden z jego członków, o którym jest ta historia. I jest właśnie wywiad, w którym on mówi i mówi też, jakby zwraca się do swoich kolegów z tego zespołu, między innymi do tego lidera Udo Lindenberga i do innych. Und da könnt ihr euch vorstellen, auch bei der Beerdigung, als dann dieses Interview von ihm kam und noch jeder seine Stimme hören konnte. I w czasie jego, czy w trakcie jego pogrzebu, gdy ten wywiad jakby puszczono, i on jakby zwracał się do swoich kolegów z zespołu, zawróćcie i zwróćcie się w stronę Chrystusa. I wielu z tych ludzi, on zwracał się tak, że wielu do słuchaczy tego zespołu, czyli do ludzi, którzy słuchają ich muzyki, nawróćcie się do Chrystusa, że wiele oczu w czasie tego pogrzebu miało łzy, czy wielu ludzi płakało. Nie wiemy, jaki jest, co się stało, czy jaki jest skutek tego jego świadectwa. On nie żył tu długi czas już, jak się nawrócił, więc nie wiemy, jaki jest skutek. Hier ist dieser berühmte General jetzt, der ähnlich großen Erfolg hat wie unser Musiker dort. I tutaj możemy sobie to tak porównać, że mamy przed sobą tego wielkiego generała, który też był sławny, który też miał wielki majątek, jak ten nasz muzyk, o którym mówiliśmy. In seinem Haushalt ist ein Mädchen gekidnappt und vielleicht durch schlimme Umstände wahrscheinlich ganz alleine jetzt in dieser Welt. I w jego domu jest mała dziewczynka, która została porwana i być może w strasznych okolicznościach, i ona jest najprawdopodobniej całkowicie samotna wśród obcych ludzi. Vielleicht sieht sie das brennende Haus ihrer Eltern. Być może ona widziała płonący dom swoich rodziców. Und die Schreie der Leute hört sie, die zum Umkommen. I może słyszała krzyki ludzi z jej wsi, którzy ginęli. Und dann hört sie die Botschaft, oh, der General hat Krebs, der hat Aussagen. I teraz ona słyszy tą wieść, o, ten generał ma trąd, jest chory na trąd. Es gibt doch einen gerechten Gott. I mogłaby powiedzieć, o, ten sprawiedliwy Bóg jednak istnieje. Das geschieht im total recht. To mu się należało. Er hat das, was er gesät hat, das erntet er jetzt. To, co siał, teraz on żniwuje. Czyż nie byłoby to prawdą? Czy my byśmy tak nie pomyśleli? I to całkowicie byłoby to uzasadnione. Co ta dziewczynka mówi? Trzeci wiersz. Ach, gdyby to mój Pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Gott sei Lob und Dank. Bogu niech będą wielkie dzięki, dass das Mädchen nicht solch eine Sprache führt. Że ta dziewczynka nie powiedziała tak, jak przed chwilą to mówiliśmy. Und das können wir lernen von dem Mädchen. I tego możemy się od niej nauczyć. Kommt nur hier in der Bibel vor. To jest tutaj tylko w Biblii. Sonst nicht mehr. Nigdzie więcej. Aber diese Mädchen durch ihr Verhalten ist eine Predigt für uns alle. Ale ta dziewczynka swoim zachowaniem jest takim kazaniem dla nas. Ile było okoliczności, które straciliśmy, albo których zaniechaliśmy, które Bóg nam darował, czy w Twoim sąsiedztwie, w Twoim otoczeniu, w którym jesteś. Miałeś coś powiedzieć i nie uczyniłeś tego. Wiesz, że jest jeden, który może pomóc, który przyszedł dla grzeszników. I on jest o wiele więcej, czymś więcej niż tylko prorokiem. I to jest tutaj właśnie Elizeusz wskazuje na kogoś, kto jest jeszcze większym niż on, czyli na Chrystusa. Da ist kein Wort von irgendwelchem Hass oder irgendwelcher Ablehnung gegen diesen Mann Naaman. Tutaj nie ma ani jednego słowa jakiejś nienawiści, odrzucenia czy czegoś podobnego wobec tego Naamana. Sondern tiefstes Mitleid über die Not dieser Menschen oder dieses Mannes. Ale tu widzimy najgłębsze współczucie wobec właśnie tego człowieka. Wovon natürlich Aussatz und Bild ist, ist ganz klar. Czego obrazem jest trąd? Myślę, że jest to dla nas wszystkich jasne. Sünde, die frisst sich immer weiter durch in unser Leben. Jest obrazem grzechu, który coraz bardziej rozprzestrzenia się w naszym życiu. Und zerstört unsere Persönlichkeit, unser ganzes Leben. I niszczy naszą całą osobowość, nasze całe ja. Wie viel Elend gibt es in den Familien? Ileż biedy jest wśród rodzin, czego my w ogóle nie widzimy, ponieważ jak idziemy ulicą, to widzimy tylko domy z zewnątrz. My w czasie naszego jednego zgromadzenia w tygodniu mieliśmy taki temat rozwody i ponowne małżeństwa. Und Gott hat mal gesagt, bis der Tod euch scheidet, bleibt ihr zusammen. I Bóg powiedział, dopóki śmierć was nie rozłączy, jesteście razem. Dann kommt so ein böses Wort von meiner Frau oder von mir. I zdarzy się tak, że będzie wypowiedziane złe słowo z moich ust czy mojej żony. Und wenn ich da nicht bekenne, wenn die Dinge nicht in Ordnung gebracht werden, noch bevor die Sonne untergeht. I jeśli te rzeczy nie będą załatwione, zanim słońce zajdzie, dann frisst das weiter in meinem Herzen. To te złe słowo będzie zżerało moje serce. Dann kommt noch ein böses Wort. Do tego dojdzie kolejne złe słowo. Noch eine böse Handlung. Zły czyn może potem. Das Herz wird kalt gegen den anderen. I serce oziębi się wobec drugiej osoby. Und irgendwann geht man zum Scheidungsgericht. I po jakimś czasie bywa tak, że idzie się do sądu, by się rozwieść. Gottes Wort sagt, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Słowo Boże mówi, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Bei manchen ist es schon über 1000 Mal wieder untergegangen, aber noch nicht in Ordnung gebracht. a u niektórych w życiu jest tak, że to słońce zaszło już 1000 razy i pewne rzeczy nie, do dzisiaj czy do teraz jeszcze nie są załatwione. I jeśli dzieci przeżywają to, że moi rodzice, którzy wyznają czy przyznali się do Chrystusa, nie potrafią sobie przebaczyć, jakaż bieda z tego może powstać. Znamy jednego, który przebacza wszelkie i wszystkie grzechy, winę, i który daje nowe życie. Jako przykład to chcę podać. Jest tak wiele rzeczy, gdzie, czy przykładów, gdzie grzech niszczy. Mimo tego, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy tym nowym stworzeniem, to jednak mam coś, mianowicie moje ciało. I to moje ciało jest dokładnie tak samo zniszczone, czy zepsute i złe, jak to ciało Naamana. I dlatego to wezwanie Słowa Bożego Galacjan 5 rozdział 16 wiersz. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. I 24-25. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Naaman posłuchał słów tej dziewczynki. Wydaje mi się, że on też ta sytuacja go jakby zaskoczyła i jest nią jakby zachwycony, że, że ta dziewczynka mimo tych przeżyć, które to musiała przeżyć, że wypowiada takie słowa. Idzie do króla następnie. I król ten oczywiście wysyła, czy pisze list do króla izraelskiego, bo oczywiście to się odbywa na tym samym poziomie, czyli król mógł napisać do króla. Tu jest, mamy wspomniane, co w tym liście jest napisane. I król izraelski Joram czyta ten list i przeraża się. I myśli i mówi, o, ten król w Damaszku, w Syrii, on chce znowu iść ze mną na wojnę. Bo on to zrozumiał, że nie jest Bogiem, by tego Naamana mógł uzdrowić. I znowu nasz prorok o tym usłyszał. I mówi, niech przyślij go do mnie. I teraz wyobraźmy sobie, ten generał Naaman ze całą swoją świtą idzie i idzie pod górę do Elizeusza. I zanim dotarł do tego, do domu Elizeusza, wychodzi mu posłaniec od Elizeusza naprzeciw. I mówi mu, wykąp się 7 razy w Jordanie. Przecież to jest brudna rzeka. A ja jestem znamienitym generałem. Przecież my u nas w Damaszku mamy wspaniałe, cudowne, przepiękne rzeki. Dlaczego w Jordanie? Znacie historię ludu izraelskiego? Gdy przeszli przez Morze Czerwone, Bóg wyzwolił ich z mocy Faraona i Egiptu. Ale musieli jeszcze raz przejść przez Jordan, by wejść do tego kraju. I zarówno Morze Czerwone, jak i Jordan mówią o śmierci Chrystusa. I musisz o tym wiedzieć, że to oznacza, że ta śmierć Chrystusa musi stać się też moją śmiercią. Moje ja, moja duma musi być pogrzebana. My dla tego świata mamy tylko to jakby bóstwo krzyża dla nich. A to jest właśnie myśl Boża. O, hat er gesagt, hör mal, jetzt kommen die Knechte aus uns, ganz wichtig, auch so ähnlich wie das Mädchen. Hör mal, lieber General. I teraz tutaj czytamy o tych jego sługach i to jest podobnie jak ta dziewczynka. Posłuchaj, ojcze czy generale. Hätte der Prophet jetzt was ganz Großes gesagt, was du machen sollst. Gdyby ci ten prorok powiedział, że masz jakąś bardzo trudną rzecz uczynić, jetzt bin ich mal ganz katholisch. I teraz, jakbym był na przykład katolikiem, rutsche auf die Knie nach Rom. I na przykład na kolanach muszę iść do Rzymu. Und ich muss jeden Tag 10 Gebete machen. I codziennie 10 modlitw jakichś bym musiał wymienić i ten różaniec 20 razy go przemodlić. I do południa mam pościć i mnóstwo innych rzeczy, które mógłbym tam uczynić. To jestem przekonany, że za cenę zdrowia byśmy to wszystko uczynili. Oder da kommt der Prophet, große Hände ausgestreckt, sag mal, jetzt hier, ich segne dich im Namen und so weiter. Effekthascherei, ja? Albo jakby była taka sytuacja, że ten prorok wychodzi mu naprzeciw, kładzie, wyciąga swoje ręce i jakieś tam znamienne słowa wypowiada i cały tak pompatycznie to wszystko się odbywa. To jest okej, nie? To by było w porządku, nie? To też byśmy takie coś przyjęli. I teraz w jego głowie kłębią się te myśli. To jest ta rzeka śmierci. Śmierć Chrystusa, który umarł, byśmy mogli żyć. To proste poselstwo, abyś to przyjął dla siebie i w to uwierzył. To głupstwo tego krzyża. To była właśnie ta mądrość Boża. I uwierzył. Zszedł na dół. Raz się zanurzył, drugi, trzeci, piąty, szósty, nic. Czy na przykład po tym czwartym, piątym razie nie pomyślał, że to nie ma końca? Corneliusz, was muss ich machen? Co muszę uczynić? Tak. Und Gott muss ich was? Ich muss Gott. No. I muszę uwierzyć w to, co Bóg powiedział. Ich muss Gott glauben. Einfach Gott beim Wort nehmen. Po prostu musimy uwierzyć w to, co Bóg powiedział i to słowo przyjąć jako prawdziwe. On wszystko uczynił. I gdy on 7. raz się wynurzył, i tu jest napisane, wtedy okazało się, że jego ciało jest czyste jak ciało małego dziecięcia. Jetzt kommt er mit dem Geld und mit seiner Wagenladung. Jetzt möchte ich Danke sagen, Elisa. Danke, Herr Jesu. I teraz on z tą całą swoją świtą zawraca i z całym tym pieniędzmi, które przywiózł, idzie podziękować Elizeuszowi. Bożego zbawienia nie możesz kupić za pieniądze. Wszystko jest za darmo. I to nie z uczynków, wczoraj o tym słyszeliśmy, aby nikt się nie chławił, nie chwalił. Nic z nas. To jest nas? Nasze grzechy. Grzechy liczne jak piasek morski. Okropnie dużo. A on płaci za wszystko. O, sagte, ich habe noch ein Problem. Lieber Elisa, kannst du mir da helfen? I mówi, mam jeszcze jeden problem. Możesz mi pomóc? Ich hab doch mein Herr, der König da, wo ich ja da den Brief da bekommen hab, ja? Nade mną jest mój król, który napisał ten list. Und der geht jetzt in sein Götzenhaus rein. On chodzi do swojej tej świątyni, swojego bożka. Und dort wird er natürlich gerne, dass ich ihm dabei unterstütze und seinen Götzen da anbeten. I to jest jego życzeniem, abym ja z nim tam szedł i on się wspiera na moim boku. Ich hab doch hier den lebendigen Gott kennengelernt. Ja tutaj poznałem tego żywego Boga. Dieser lebendige Gott ist doch so gewaltig. Kann ich das denn noch machen jetzt? Ten żywy Bóg jest tak potężny. Czy ja coś takiego mogę jeszcze czynić? I pytanie teraz do młodych, do was młodych tutaj. Czy możemy jeszcze coś takiego czynić? Czy możesz? Nie wiem. To jest ciężkie pytanie. Być może dla nas, dla starszych, nie byłoby to takim wielkim problemem, ale dla młodego może być problem, bo przecież wszystkiego nie mamy w Biblii napisanego, co nie mamy na każdą sytuację napisanej w Biblii przepisów. Aber die schönste Antwort, die wir in so einer Situation umgehen, ist die, die Elisa gibt. Ale najpiękniejszą odpowiedzią jest ta, w takich sytuacjach jest ta, którą daje tutaj Elizeusz. Idź w pokoju. Jeśli ktoś by mi powiedział, wszystko już przeżyłem, i Pan do mnie powiedział, masz ożenić się z tą i z tą, a ona, ta dziewczyna jest dość niewierząca, to nie mogę wtedy powiedzieć, że mogę odejść w pokoju. A poza tym Słowo Boże nam wiele rzeczy mówi przeciwko takiemu postępowaniu, czyli że możemy ewentualnie pobrać się, czy ożenić się z niewierzącą, czy niewierzącym. Ale są też pytania, na które nie masz takiej dobitnej, jasnej odpowiedzi. Ale jeśli w tych sprawach masz pokój w sercu i czyste jakby sumienie przed swoim Panem, to idź swoją drogą z Panem. A Pan pobłogosławi cię obficie. I na koniec mamy jeszcze jednego człowieka. Gehazi. Gehazi sieht die ganzen machtvollen Wunder, die Gott hört durch diesen Mann Elisa. I on jest tym świadkiem, naocznym świadkiem, który widzi te wszystkie cuda, które czyni Elizeusz. Damit mich keiner falsch versteht. Aby nikt mnie źle nie zrozumiał. Ein Wort noch zu unserem Freund Naaman. Jeszcze jedno słowo do naszego przyjaciela Naamana. Der kommt jetzt nach Damaskus. On teraz przybywa do Damaszku. Und dann kommt sein Herr, der König, und sagt, lieber General Naaman, komm, wir gehen wieder zum Götzenhändler. I jego król mówi do niego, Naamanie, chodź, teraz idziemy do naszej świątyni, naszego bożka. Wenn er wirklich mit Gott leben will, jeśli on naprawdę chce żyć z Bogiem, wenn er den Frieden in seinem Herzen genießen möchte, jeśli chce się rozkoszować tym pokojem w swoim sercu, myślicie, że on byłby w stanie iść ponownie do tej świątyni? Bożka? Nie. Bo wtedy, jeśli by tam poszedł, nie miałby pokoju w swoim sercu. Nie możesz wejść do świątyni bożków z pokojem w sercu. Aber das, diese Verantwortung entlässt Elisa seinen, diesen Neubekehrten, nenne ich das mal. Ale z tą odpowiedzialnością Elizeusz odsyła tego, powiedzmy, czy określmy go tak, nowonawróconego. Der Gehazi hat das irgendwo nicht so recht verstanden, dass das alles so ohne Geld abläuft. I Gehazi nie zrozumiał tego wszystkiego, że te wszystkie rzeczy dzieją się bez pieniędzy. Jetzt kommt er mit der Karawane da an. I on udaje się tam z powrotem za Naamanem. 10 Talente Silber, 10 Silberstücke, richtig teuer, 6000 Sekel Gold und 10 Wechselkleider. On w 5. wierszu czytamy, co ten Naaman miał ze sobą. 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. I teraz my byśmy z tego nic nie mieli wziąć? Czy pobożność to nie może być środkiem, by mieć jeszcze więcej, pozyskać coś? Bo my przecież żyjemy tak prosto, tak można powiedzieć biednie. I Gehazi tak sobie myślał, być może Gehazi, ja pobiegnę za nim jeszcze. Doszedł do Naamana. Ach, lieber Herr Naaman, lieber General, mein Herr hat doch was vergessen. Mówi, drogi generale, mój pan coś zapomniał o czymś. Przybyli mianowicie prorocy do nas. I potrzebujemy jednak czegoś z tego, co ty masz. Wiecie, co ten Gehazi czyni? On jest tym narzędziem w rękach szatana i chce zniweczyć to dzieło Boże. Nie wiem, w jaki sposób Naaman w swojej wierze na to odpowiedział. Nie jest tutaj to też napisane. Ale tu jest opisane dokładnie, w jaki sposób Gehazi działa. To są ci, którzy patrzą na te ziemskie rzeczy, deren Gott der Bauch, których Bogiem jest brzuch. Und die gerne das schönste Auto fahren und die schönsten Klamotten tragen. Można ich porównać do takich, którzy muszą za wszelką cenę jeździć najlepszym samochodem, ubierać się najlepiej. To jest okropne. Wenn so Christentum aussieht. Jeśli chrześcijaństwo tak ma wyglądać. Aber so eine Einstellung hat Gehazi. Ale właśnie takie jest nastawienie Gehaziego. Und er wollte 1 Talent Silber nur und 2 Wechselkleider, war ja ganz bescheiden. A on chciał tylko wziąć 1 talent srebra i 2 szaty, czyli tak skromnie. Und Naaman aus seiner Großzügigkeit heraus sagte, ich bin ja so in Schuld, ich bin so in Schuld. I Naaman w swojej, można powiedzieć, takiej dobroduszności daje mu więcej. Komm, nimm das doch. I mówi, weź to. Übrigens ist die Gnade Gottes. Poza tym łaska Boża łaska Boża daje coś, czego przez zakon nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Als der Zachęusz, ich sag das mal, zum Glauben kam an den Jesus Christus, Lukas 19. Łukasza 19, gdy Zachęusz uwierzył w Pana Jezusa, to on mówi, 4-krotnie chcę oddać to, co wziąłem. Und das schafft nur die Gnade. I takie coś może spowodować tylko i wyłącznie łaska. I tu nikogo nie ma, który by powiedział, uporządkujmy to. Łaska działa w naszym życiu, i działa łaska działa, czyli nikt nam tego nie nakazuje, my to jakby dobrowolnie z łaski czynimy. Nie ma na to jakiegoś przepisu, nakazu, tylko łaska to powoduje. Ale teraz Gehazi wraca. On odprawia swoich tych sług, czy tam współpracowników, którzy z nim tam poszli i pokryją mu, ukrywa ten to, co wziął. I idzie do Elizeusza. Wszystko w porządku. Wszystko jest w porządku i fajnie, że jesteśmy, że żyjemy z Panem. I tu pada to pytanie, skąd wracasz, Gehazi? Dzieci rozumieją to dzisiaj o wiele lepiej w czasach komputeryzacji. Gdy ja to przed laty opowiadałem dzieciom na szkółce niedzielnej, nie zrozumcie mnie źle, ja to tak małym dzieciom tłumaczyłem w ten sposób przed wielu laty, że Elizeusz tak jakby miał taką kamerę z takim monitorkiem, na którym Bóg mu pokazał, co ten Gehazi zrobił i widział, jak ten Naaman zsiada ze swoich wielbłądów i daje mu te srebro i te szaty. Zapomnijcie o tym szybko, bo oczywiście nie miał żadnego monitora, ani jakiejś kamerki. Bóg do tego męża Bożego mówił przez objawienia, przez takie jakby wizje. Tak, ale zeigt im definitiv genau die Situation, wo gerade der Naaman runter sich neigt zu Gehazi. Ale Bóg mu dokładnie pokazał jakby tą sytuację, gdy Naaman zwrócił się, czy rozmawia z Gehazi. I on pyta się go, skąd wracasz, Gehazi? Als Ananias und Safira auch in ihrer Geldgier verkehrte Dinge gemacht haben, również gdy Ananias i Safira defraudowali te pieniądze, to Piotr też ich pyta, dlaczego? Und wir denken noch an einen weiteren, auch in der Apostelgeschichte, wo wir merken, dass materielle Dinge uns den klaren Blick für Gottes Dinge verschleiern. Und das ist Simon der Zauberer. I również w Dziejach Apostolskich mamy przykład Szymona Czarnoksiężnika, na podstawie którego widzimy, że właśnie pieniądze są tą rzeczą, która nam jakby zaciemnia obraz tych rzeczy Bożych. Du hast gedacht, dass Heil Gottes kannst du materiell. Myślałeś, że zbawienie Boże. grzeszników zjawia się, wszech świat go wszak nie może objąć, a sługą tu zostać chce. Ta miłość jeszcze na naszym miejscu staje wnet, na krzyżu martwa wiernęka, by zgubionym dać życie swe. Boże, co to? Boży ludu uwielbiaj. Więc widzę miłość, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Wysławiam Cię, krew za mnie swą przelałeś na krzyżu, grzechy moje wymazałeś. Mam pojednanie, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, pokojem obdarzyłeś sprawiedliwości, sąd mój zakończyłeś, więc widzę łaskę, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Wysławiam Cię, zająłeś miejsce w niebie, z tęsknotą pragnę widzieć w chwale Ciebie, nadzieję widzę, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, choć jeszcze tu przebywam, pokoju Twego z Tobą wciąż zażywam. Mam pokrzepienie, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, z wszystkimi wraz świętymi niedługo już zabierzesz mnie z tej ziemi, radości i błoga. Widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię. My, Ojcze, Cię wielbimy i Cię aniołów w niebie bez przerwy sławią Ciebie i usługują Ci. Lecz nie są dziećmi Twymi i nie są kupionymi za cenę Jezusowej krwi. Tyś ludzi z świata wybrał za dzieci swoich przybrał, choć w grzechu żyli ich przód. Wyrwałeś ich z ciemności ku cudnej swej światłości, dla czczenia Syna Twego cnót. Cześć oddajemy Tobie, że nas Ty wzniesiesz sobie do wspaniałości Twej. Jezusa tam ujrzymy i miłość Twą pojmiemy, w radości wiecznej sławiąc Cię. Zanieśmy Bogu dziękczynię za nas wszystko wykupienie, moc, mądrość, światło, siła wraz. Tyś jest powodem wszystkich czynów, co łaska Twoja sprawia w nas. Co mamy, czym staliśmy się, znajduje w Tobie źródło swe. Nie porównana miłość Twoja tu uzupełnia wszelki brak. Strumieniem w trosce i niedoli od Ciebie spływa szczodrze. Tak, gdy nam odmawiasz czegoś Ty, to w tym ukryty cel Twój tkwi. I choćby wszystko się zmieniło, świat nie da nam spoczynku, nie. Tyś tylko pełnią błogosławieństw. Czyż można z czymś porównać Cię? Bogactwem naszym stałeś się, na wieki posiadamy Cię. Wysławiam Cię, na ziemię tu stąpiłeś, szukałeś mnie, od śmierci mnie zwolniłeś, więc widzę życie, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Wysławiam Cię, w ofierze się złożyłeś i życie swe zgubionym poświęciłeś, więc widzę miłość, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Wysławiam Cię, krew za mnie swą przelałeś na krzyżu, grzechy moje wymazałeś. Mam pojednanie, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Wysławiam Cię, pokojem obdarz więc widzę łaskę, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, zająłeś miejsce w niebie, z tęsknotą pragnę widzieć w chwale Ciebie, nadzieję widzę, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, choć jeszcze tu przebywam, w pokoju Twego z Tobą wciąż zażywam, mam pokrzepienie. Widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię, z wszystkimi wraz świętymi, niedługo już zabierzesz mnie z tej ziemi, radości i Boga. Widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię. A któż może chwalić godnie, wielki Boże, tutaj Cię, o dobroci Twej odwiecznej świadczą dzieło wszystkie Twe. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. A któż zgłębi Twoją miłość i niezmiernej łaski czyn, uwolniłeś nas od winy, za nas zmarł Twój miły Syn. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. Twoją wierność i cierpliwość któż tu pojmie, Boże nasz? Choć zapomni matka dziecię, Ty wciąż swych w pamięci masz. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. Kto Twą wielkość zbadać może i dogłębnie poznać Cię? Kto wie, jakim jesteś Boże i kto wniknie w myśli Twe? Chwała tak go świątyni Twojej, Panie nasz, Twą miłość wysławiamy. Czyś chwałę oddajemy Ci, w Twym duchu uwielbiamy. Wypełnić aż do końca, w pokorze wolę Ojca. O Zbawco święte życie swe, bez ofierze sam złożyłeś. Cierpliwie niosłeś grzechy wsze i boleć sam znosiłeś. W modlitwie Twej usłyszał Bóg żarliwe to wołanie. Baranku drogie życie swe, bez mazy doskonałe, jak wdzięczną woń na krzyżu tam dla Ojca sam oddałeś. Niech pieśń Ci brzmi ku wiecznej czci, żeś przez swe poświęcenie wyjednał nam zbawienie. O Jezu, nasz Baranku cny, za grzechy nasze byłeś Ty od ziemi podwyższony. Poszedłeś za nas śmierci grób, ofiarę Twoją przyjął Bóg, boś z grobu był zbudzony. Nic zguby nam nie może nieść. O Jezu, dzięki Ci, cześć. Twój zabrał się szczęśliwy lud, złączony przy Twym stole tu, zaproszon z Twej miłości. Przez kielich ten i chleba z nóg Twą, Panie, śmierć głosimy wszak i łask Twych obfitości. Sumienia nic nie może gnieść. O Jezu, dzięki Ci, cześć. Boże, Ciebie wyznajemy, cześć i chwałę oddajemy, uwielbiamy wielkość Twą, po prawicy na Twym tronie siedzi Syn Twój wywyższony. On jest Panem wszystkich nas. gdzie królujesz, Panie nasz. Tobie, Jezu, cześć i chwała, po wsze czasy będzie brzmiała, nieprzerwanie z naszych serc, teraz jeszcze tu w słabości, lecz niedługo we wieczności. Godzien jesteś przyjąć cześć. Cierniową koronę włożoną na skronie Jezusa naszego Wybawcy. Był bity, męczony, od ludzi zależony, od Boga swego opuszczony. To jest moja wina, co Pana skłoniła, zbawienie wykonać z miłości. Swą miłość nam dałeś, dlatego cierpiałeś. Zbawienie grzesznikom przyniosłeś. Niech mi uwielbienie, cześć i wywyższenie, niech będzie Ci, Panie, na wieki. Baranku Ty niewinny, na krzyżu zawieszony, umarłeś za nas winnych, zalżony i wzgardzony. Byliśmy bez pociechy, poniosłeś wszystkie grzechy. Cześć i wysławiony Jezu. Ty za nas tak cierpiałeś, nas z Bogiem pojednałeś, zbawienie wywalczyłeś i łaską uwieńczyłeś, więc wszyscy się cieszymy z pieśniami radosnymi. Przed Tobą sławiony Jezu. Chwalimy Cię, Panie, sławimy Cię chętnie. Godzieneś jest wciąż uwielbienia. Sławimy Twą miłość, co Ciebie skłoniła. spełniła swe dzieło i siedzisz po prawicy Ojca. Sławimy Twą wierność, co ciągle jest nowa, aż nas swą wspaniałość wprowadzisz. Sława, chwała, uwielbienie, moc, mądrość, co Jezu brzmią, Twoi tak umiłowani, zanoszą dziękczynienie w dłoni, Baranku za ofiarę Twą. Poszedłeś za nas w grób, już przejednany Bóg, wszystkie grzechy omyłeś Ty w swej świętej krwi, przed Bogiem czyści jesteśmy. Słowo Tyś jest od wieczności, światłem i miłością nam. Wszystko, co jest we wszechświecie, jest wspaniałym dziełem Twym. Wszystko jest przez Cię stworzone i dla Ciebie sprawione. Ty masz we wszystkim pierwszeństwo, Tobie stworzenie wszelkie niesie wciąż błogosławieństwo i wespół wzdycha boleje. Amen woła lud zbawiony, przez Twą krew wykupiony. O, wzywaj mnie, tak mówi Pan do Ciebie, gdy duszy Twą jej grozi zło. O, wzywaj mnie, a w każdej Twej potrzebie jam, Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. O, wzywaj mnie, a w każdej Twej potrzebie jam, Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. Dzień hańby, zniewag, krzywdy, bólu, męki, dzień pełny strachu, dzień niedoli łez. Ty, Panie Jezu, wtedy z Bożej ręki cierpiałeś w ciele i w swej duszy też. Ciebie czeka Kościół Twój i chce już być w niebie. zniknie jarzmo wszelki znój, to uwielbi Ciebie. Obcy i samotny jest, przez świat odrzucony. Tak, o Jezu, ale Twój z Tobą połączony. Jesteśmy znowu wokół Cię, Twą obecnością cieszyć się, Twym słowem się radować. O Panie, jak to droga.